Co znaczy okej, okay, że gramy? No to gramy. Gramy? To gramy. To w co gramy? Różne rzeczy. Przyszło mi do głowy, jak sobie tak siedzieliśmy i czekaliśmy, aż ten gamon poustawia wszystko. Czy to, co tutaj widać, to można to nazwać instrumentem? Tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Jest to urządzenie wielofunkcyjne. Na pewno można to nazwać instrumentem i wiele osób robi z tego naprawdę grube rzeczy. Ja co prawda nie jestem aż takim wirtuozem tego instrumentu, jeśli chodzi o granie na żywo, ale potrafię z niego wycisnąć soki. Ale mówi się o tobie, że ty generalnie wiesz, jak użyć MPC-tkę i co do niej wsadzić, a żeby z niej coś wyjąć. No, myślę, że tak. Bardziej wiesz, stacjonarnie używam tego sprzętu i już po tylu latach praktyki dokładnie wiem, co włożyć na patelnię, żeby dobrze usmażyć. Co takiego czyni MPC-tkę takim sexy przedmiotem, sexy instrumentem? Wiesz co, myślę, że legenda przede wszystkim. I to jest długa historia, bo gdzieś tam ten sprzęt jednak pojawiał się na początku mojej drogi, wiesz, muzycznej i produkcyjnej na różnych, wiesz, produkcjach, teledyskach moich ulubionych producentów. I gdzieś zawsze z tyłu głowy siedziało to, że kurde, jednak coś jest magicznego w tym pudełku, co po prostu daje ci, nie wiem, jakąś moc tworzenia. I wreszcie, kiedy człowiek mógł sobie pozwolić finansowo na to, żeby nabyć ten sprzęt, okazało się, że faktycznie jest to magiczny sprzęt, szczególnie przerzucając się, wiesz, z produkcji myszkowej, czyli komputerowej typowo, na to, żeby mieć muzę jakby pod palcami, czyli jakby grać na instrumencie. Okazało się, że to jest spoko metoda na robienie muzyki, aczkolwiek jeśli chodzi o samo brzmienie, to mimo wszystko to leży już gdzieś poza sprzętem i to się bierze jednak z tego, wiesz, w jaki sposób kręcisz te dźwięki i to, co wkładasz, nie? Jeżeli na przykład bierzesz, no nie wiem, słabe, kiepskie jedzenie, wrzucasz na patelnię, no to nie. Materiał wyjściowy to podstawa? Materiał wyjściowy to jest jednak podstawa do tego, co później można, wiesz, z tym zrobić. A jest jakaś alternatywa dla MPC-tki? No, w dzisiejszych czasach jest mnóstwo alternatyw. Jeśli chodzi o tego rodzaju samplery, powiedzmy, wiesz, są maszyny, są jakieś Abletony różnego rodzaju. Teraz firmy się prześcigają w tym, kto zrobi lepszy sprzęcik. Poza tym dużo jest opcji, wiesz, komputerowych. Jednak wielu producentów, powiedzmy, czy beatmakerów używa Fruity Loopsa. Wrócił bardzo mocno do łask ten program, wiesz, Abletony i tak dalej. Więc jakby sprzęt nie definiuje ciebie jako twórcę, bardziej ty definiujesz sprzęt, czyli wiesz, jeżeli mam ochotę sobie zrobić beat na MPC-tce, będzie on miał pewien charakter, bo jednak, wiesz, workflow i sposób, w jaki pracujesz na tym sprzęcie trochę determinuje to, co wychodzi. Determinuje to, co wychodzi, ale jeżeli mam ochotę użyć komputera, to używam komputera, ale mimo wszystko, wiesz, finalnie wiem, co chcę uzyskać i brzmienie mogę dowolnie kształtować na obojętnie na czym. Mi się wydaje, że istnieje taka trochę analogia między światem beatmakerów, na przykład a fotografów, że wiesz, tych systemów, w których można fotografować, czy producentów sprzętu i tak dalej, jest jak gdyby odpyty. Tak. Każdy ma jakiś tam swój charakter inny troszeczkę, tam nie wiem, jeden producent lepiej oddaje kolor skóry bardziej prawdziwie, drugi tam się bardziej nadaje do czegoś innego, ale generalnie i tak wszystko zależy od tego materiału, od tego wsadu, że tak powiem. No, dokładnie. To jest, wiesz, na zasadzie obróbki zdjęć, tak jak teraz powiedziałeś. Jeżeli wrzucisz sobie zdjęcie, jeżeli zrobisz zdjęcie, nie wiem, jakąś Nokią, no to wiadomo, że wrzucając to do Photoshopa, no to wiesz, wyciągniesz cztery kolory na krzyż, nie? Jeżeli zrobisz to jakimś Canonem albo już jakimś super sprzętem, o którym nawet nie mam pojęcia, no to możesz zrobić z tego 3D. Tak samo jest tutaj. O tyle jest spoko powiedzmy w MPC-tkach i w niższych modelach, typu na przykład S950, który też mam przyjemność używać od czasu do czasu, czyli to jest tam model z lat 80., jeden z pierwszych, 12-bitowy, taki brudny sampler bardzo mocno, gdzie on już jakiś charakter nadaje. Jeżeli
wrzucasz do niego dźwięk, zgrywasz go powiedzmy. Ale ty świadomie sięgasz po taki sprzęt retro? Tak. Wiesz, to są jakieś takie zamiłowania z powiedzmy z lat młodości, kiedy nie można było, a się chciało. Okay. Teraz można i niekoniecznie się czasami chce, bo wiesz, jakby proces powstawania bitu na takim sprzęcie, jeszcze właśnie z lat 80., no to jest katorga, nie? A tutaj są jakieś traki, w których ta 950 na przykład brała udział? Może nie całe traki, jeśli chodzi o produkcję, bo głównie używam tego sprzętu jako jako maszyny do filtrowania, jako efektu. Aha. Czyli wiesz, wrzucam z winyla coś na zasadzie 12 bitów, że wgrywam przez ten sampler, brudzi się automatycznie w jakiś dany sposób i później puszczam to dalej, czyli albo do kompa, albo do 2,5. Ale to jakbyś kurczę myszką też mógłbyś nałożyć takie, nie wiem, maski. Oczywiście. Ale to nie to samo, nie smakuje tak samo. Wiesz co, ja już jestem na tym etapie, że mi smakuje tak samo. Czyli, że już nie jestem aż takim purystą brzmieniowym, że musi to iść prosto z przetworników, na przykład S950 czy SP1200, bo tak jak mówię, wszystko jest jakby w głowie i ciekawe efekty można uzyskać tak samo na filtrach komputerowych. Ale jeszcze jak mi powiesz, że masz kompletnie wywalone na to, kto i w jaki sposób cię słucha, czy to jest, wiesz, z tej Nokii, czy... Nie, to jest... nie, bo wiesz, to już jest... Powiedzmy tak, że jeżeli tworzę beat i używam pewnych składników, to ja jakby wiesz, komponuję świadomie i wiem, co chcę z tego zrobić, ale finalnie wykładam jakby jak najlepszą jakość dla słuchacza. Mhm. Czyli żeby mógł poczuć całą jakby tą powiedzmy paletę dźwięków i brzmień, które świadomie gdzieś tam użyłem, no musi też tego posłuchać na... Mimo wszystko jest muza jest skierowana do jak najlepszego odsłuchu, nie? Nie do powiedzmy, wiesz, telefonu komórkowego czy laptopa, nie? Więc no to, że ja użyję sobie, nie wiem, sampla przepuszczonego przez jakiś efekt degradujący, to nie znaczy, że finalnie nie będzie to brzmiało na super sprzęcie, wiesz, bardzo dobrze, nie? Bo często, powiedzmy, filtrowanie basów przez na przykład S950 czy SP1200, te takie oldschoolowe samplery, ten bas jest podbijany w jakiś tam sposób i na przykład, jeżeli nie masz czasu go miksować albo nie stać się na jakiegoś dobrego inżyniera dźwięku, no to bas jest po prostu tłusty na wejściu. I wtedy... No i tak, dzieciaki, jeszcze gałka w prawo i w ogóle. Tak. No, dokładnie, dokładnie. No ale to jest okej, okay, nie? Jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach używa jeszcze gałek, no to szacunek. W sensie taki, że bez głupich skojarzeń, ale szacunek, że jest coś takiego jak pokrętło głośności i szanuje sobie produkcje, które nie są na maksa sprasowane, skompresowane do takiego stopnia, że jak wiesz, odpalasz je, to po prostu ci wypala bębenki, tylko no, żeby poczuć głośniej, musisz to zgłośnić. Nie? To ci się pewnie spodoba. Ona jest dynamika i tak dalej. Nie? To ci się pewnie spodoba, ale ja uwielbiam taką funkcję Pure Audio, która wyłącza wszystkie niepotrzebne obwody i zostawia tylko to, co jest potrzebne do, wiesz, żadnej korekcji dźwięku, nic takiego. Tak? No, wychodzę z założenia, że siedzi gdzieś tam po drugiej stronie kiedyś kabla, nie wiem, jakiś właśnie Rafał i on tak już mi tam poustawiał, żebym ja się nie musiał z tym w ogóle pierdolić. Tak? Bo muszę usłyszeć to, co... Znaczy, będę się starał usłyszeć tak, jak on chciał, żebym ja usłyszał. Tak. Mhm. No i to jest, wiesz... Tak się powinno chyba słuchać muzyki, nie? Wiesz, że w międzyczasie zaczęliśmy trochę definiować, co to jest płyta producencka. No bo twoich dokonań można sobie posłuchać tu i ówdzie i wszędzie w zasadzie i nie wiem, to co najmniej dekady tralala, tak? Ale też sobie wyobrażam, że ciebie może irytować sytuacja, w której jakieś twoje produkcje, z których jesteś szczególnie dumny, szczególnie zadowolony, jakiś typ za mikrofonem stoi i przykrywa ci to wszystko swoim nawijaniem i tak naprawdę trochę stoisz w cieniu. Mhm. Stąd, dlatego definicja brzmienia się pojawia i jak gdyby tak, to tak takim torem idzie twoje myślenie. Teraz wam pokażę. No, pokażę, K. Wiesz co, może nie do końca tym torem, że teraz wam pokażę wszystkim, że potrafię też zrobić coś sam swojego i tak dalej.
ale na pewno jeśli chodzi o funkcję producenta, jest to szara eminencja w cieniu raperów. No to już nawet, wiesz co, trener w piłce nożnej ma lepiej. Ma bez kitu, no. Jest bardziej widoczny i jakoś bardziej doceniany. No to jest rzecz, wiesz, to jest rzecz ciężka, ale trzeba ją zaakceptować i właśnie dzięki takim projektom można dawać o sobie znać, ale wiesz co, to nie był projekt zrobiony po to, żebym ja dał koniecznie o sobie znać, tylko po prostu to był projekt, który mi gdzieś tam leżał mocno na sercu i tak naprawdę stopował mnie przed wieloma różnymi krokami, bo gdzieś, wiesz, od 2 czy 3 lat chodziła mi po głowie ta płyta, była zapowiadana już długo. Pierwsze produkcje powstały gdzieś tam w 2015 czy 2016 i po prostu trzeba było to zrobić i gdzieś już w pewnym momencie byłem bardzo ciężko mi się współpracowało z kimś albo, wiesz, robienie czegoś sprawiało mi problem do momentu, kiedy po prostu nie zrobiłem tego. Był taki, wiesz, to było takie honorowe zadanie. Trzeba było to odhaczyć w pewien sposób. No dobra, ale dalej nie odpowiedziałeś po co? Bo muszę. Leo, why? For money. Po prostu trzeba, po prostu jest potrzeba zrobienia czegoś takiego. No nie wiem, wiesz, jeżeli jesteś twórcą, to musisz, to pewne rzeczy są dla ciebie tak samo normalne i oczywiste jak oddychanie i to była jedna z tych rzeczy, wiesz. Nie było jakiejś... A można definicję potraktować jako pewne podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory? O, no w pewnym sensie tak, w pewnym sensie jest to podsumowanie, dokładnie, no można polecić w ten sposób, że jest to podsumowanie dotychczasowej działalności, powiedzmy jakiegoś bardziej świadomego okresu, i gdzieś tam otwarcie furtki na przyszłość, bo wiesz... No właśnie, bo ja nie chcę ci podsuwać gotowych odpowiedzi, mówiąc o tym podsumowaniu, bo każde podsumowanie jest... Znaczy, jeżeli zamykasz jakiś etap, no to siłą rzeczy otwierasz kolejny. Jeżeli otwierasz kolejny, to albo siedzisz i patrzysz i czekasz, co się stanie, w którą stronę cię te flipery odbiją, albo masz na to jakiś plan i pomysł. Tak. Wiesz co, no, plan i pomysł niby jest, ale to za szybko, żeby o tym, wiesz, żeby o tym gadać. Tylko chciałem powiedzieć, że na tej płycie jest, powiedzmy, 60% takich bardziej klasycznych produkcji, można powiedzieć truskulowych, jak to się teraz tej terminologii używa, new school, truskul i tak dalej, więc bardziej, powiedzmy, w stronę truskulową typu Sny z podziemia z Floydem, czy z Wygą, czy Fat Cup z Erosem i z Sąpem na przykład. Ale gdzieś tam otworzyłem sobie, wiesz, furtkę na nowe brzmienia, chociażby numer z Biszem. Ale który? Bagno. Tam już jest, powiedzmy, new schooloza w moim wydaniu. Jakieś takie dziwne coś, nie wiadomo do końca co, ale poszedłem w stronę, w którą chcę iść, czyli minimalizm. Gdzieś klimat zbudowany na kilku dźwiękach, w miarę prostych aranżach, ale żeby to miało jakiś swój specyficzny charakter. Też jest to ciężko osiągnąć, bo rynek w tej chwili gdzieś tam jest zalany, powiedzmy mainstreamowy rynek, w większości zalany jest pewnym trendem. Jakby, wiesz, panuje w tej chwili tempo, powiedzmy 60-70, pewnego rodzaju trap, pewnego rodzaju brzmienia i to w tej chwili jest. I w momencie, kiedy w to wchodzę, bo coraz mocniej gdzieś wchodzę w te tematy po to, żeby po prostu być na czasie, gdzieś tam się rozwijać po swojemu i też tworzyć coś nowego, to ciężko jest gdzieś w pewnym sensie znowu odbić i zrobić, powiedzmy, coś nowego na podstawie tego, co jest w tej chwili nowe, ale żeby to było charakterystyczne. Jest po prostu taki zalew i taki masyw, wiesz. To trochę jest przesrane, szczerze mówiąc. Jest w... Można przyglądać? Można, w chuj. W chuj przesrane. Jest w chuj przesrane, tym bardziej, że ja mam zawsze takie podejście, że kurwa, to jest moja jakaś taka, wiesz, to jest mój mesjanizm samej mojej drogi, który sobie narzucam, że kurwa, no muszę coś nowego robić, wiesz. Ale wiesz co, ja ci z jednej strony też ci trochę współczuję, bo, znaczy sobie też czasami, ale tobie bardziej, bo ty masz chyba takie zjawisko, jak, które bym nazwał służbowym słuchaniem muzyki, czy takim zawodowym słuchaniem muzyki, co nie zawsze jest przyjemne i nie do końca jest zawsze fajne i, no i czasami robisz sobie krzywdę.
I to krzywda na wielu poziomach. Na poziomie estetycznym, no to jest taki ten najbardziej podstawowy. Po prostu coś jest słabe, nie podoba ci się, bo to jest kwestia gustu, tak? Możesz sobie zrobić krzywdę na takim poziomie, to już jest trochę groźniejsze, że kurna, to jest zajebiste. I dlaczego to nie ja? Jeszcze groźniejsza krzywda, jeszcze takie głębsze skaleczenie, które sobie można zrobić, to jest o krok dalej, że kurwa, to jest zajebiste, dlaczego to nie ja? I co ja w związku z tym mogę teraz zrobić? Czy zrobić tak samo podobnie, No. czy jednak iść w tą stronę, żeby zrobić to, starać się zrobić to inaczej? A jako producent, ty musisz się za wszelką cenę pazurami utrzymywać na powierzchni tej tak zwanej aktualności, czy możesz sobie pozwolić na to, jak nie wiem, kiedyś Czesław Niemen, tak, że jak się siadał do muzyki, to przez pół roku nie słuchał niczego, żeby się nie sugerować. No właśnie, widzisz, problem jest taki, że jeżeli się żyje z tej muzyki, to trzeba gdzieś znaleźć kompromis. I o tyle jest spoko, że od powiedzmy jakiegoś czasu, od paru lat staram się gdzieś dorywczo robić zupełnie inne akcje muzyczne, typu jakaś muzyka gdzieś do reklamy, jakieś komercyjne, wiesz, zadania, o których nawet ludzie nie wiedzą. Może to i dobrze. Może i dobrze, ale wiesz, aż Ale są tak. takie rzeczy, których się Nie, wstydzisz? właśnie nie. Na szczęście nie miałem takiej chyba akcji, żebym musiał się jakoś splamić i wiesz, zrobić coś wbrew sobie. Raczej są to zadania, które traktuję na maksa, myślę, wyzwaniowo i kreatywnie. Wiesz, też mam do czynienia póki co jeszcze, bo nie wszedłem to aż tak mocno, żeby wiesz, gdzieś tam wbić w jakieś korpo i robić jakąś taśmówkę, więc. Pracuję z ludźmi, którzy też życzą sobie, żeby to było gdzieś tam w jakimś sensie, wiesz, wyjątkowe i coś zrobione, no nie taśmówka, nie, w każdym razie. Więc to staram się robić i wtedy mam czas na tą taką produkcję, powiedzmy, zawodowo hip-hopową, że mogę sobie pokombinować. Tylko, że niestety problem jest taki, że to kombinowanie, które jest spoko i bardzo często fajnie wychodzi, no niekoniecznie trafia jakby, wiesz, do mas. Bo, no Masz wiadomo. takie, brałeś udział w takich projektach, tych niekomercyjnych, które według ciebie jak gdyby nie zostały w odpowiednim stopniu docenione, zasłużyły na więcej. I to nie dlatego, że jest ci przykro, bo to akurat twoje, tylko dlatego, że tam faktycznie coś w tym się działo i czujesz jakiś taki żal do odbiorcy. Niekomercyjnych? Z tych niekomercyjnych, nie mówię tam, wiesz, jakaś reklama czy Zadaniowych? co, nie, nie takich, nie zadaniowych, no bo to jest jak gdyby, wiesz, tu jak jest klient zadowolony, to jest wszystko fajnie, tak? Kasa się zgadza w ogóle, też mi się zdarzają tego typu rzeczy, oczywiście nie w tym, co ty robisz, tylko w trochę innym, ale pewnie są takie sytuacje, że wiesz, skończyłeś jakiś projekt dla kogoś, coś, wiesz, chociaż, no nie wiem, jak oceniasz przyjęcie tej definicji brzmienia. Wiesz co? Przyjęcie jest ogólnie spoko, jeżeli chodzi o odbiór i sygnały, które do mnie dochodzą. Powiedzmy głównie od słuchaczy, czy od jakichś tam fanów mojej muzyki. To jest bardzo, naprawdę bardzo fajne przyjęcie. Dużo ludzi gdzieś tam z tego starszego pokolenia gdzieś tam upatruje w tej płycie jakąś, powiedzmy, wiesz, nadzieję dla. Pocztówkę z przeszłości Tak, trochę. trochę pocztówka z przeszłości, trochę gdzieś tam nadzieja dla umierającego pewnego gatunku rapu. Aczkolwiek ja tego tak nie traktuję do końca, bo mówię, ja nie czuję się kimś takim, kto będzie cały czas strażnikiem pewnej ery i będę stał za tym, wiesz, rękoma i nogami, bronił tego i mówił, że to, co stare, jest dobre, a to, co nowe, jest złe, jakby. Ale tym bardziej, że to jest podsumowanie, a ty otwierasz nowy etap. A chcę iść gdzieś tam do przodu, no więc. Ale wiesz, jeśli chodzi o sprzedaż, to byśmy mogli porozmawiać. No to wiesz, to, gdybyś to wydał w jazzie, to pewnie byłoby złoto, co? Gdyby co? W jazzie, w kategorii jazz, gdybyś to wydał, to byłoby złoto, tam jest 3,5 tysiąca na złoto. No, Serio. naprawdę? No. No to
No to jeszcze znaczy, trochę. Że rodzice kupią i tam no, ciotka. No. I tam parę jeszcze innych dalszych znajomych. No to może tak, może za 10 lat byłoby to złoto. Może i tak. A co słychać w obozie BOK i tak dalej? W obozie BOK słychać. Bardzo jesteś zarobiony? Czy na razie sobie leżysz i do góry fijesz fajka i. Wiesz co, ja właśnie przez tą płytę nie biorę aż takiego czynnego udziału w obozie BOK, za co mnie trochę się obrywa. Delikatnie mówiąc, ale powiem ci tak, no tam atmosfera pracy wre. Więc dzieje się na pewno na dniach, nie wiem, wiesz, nie chcę jeszcze za bardzo tutaj zdradzać szczegółów, ale na dniach czy tam na tygodniach coś wyjdzie, jakaś informacja przynajmniej. Powoli robić miejsce na półeczce, żeby przesunąć trochę. Myślę, że tak. Wiesz, na pewno jeśli chodzi o BOK, o tyle ten zespół dojrzał, już wiesz, przez tyle lat grania razem i po prostu spędzenia miliona godzin w busie i po prostu w hotelach i na koncertach i wszędzie i w próbowni. Ten zespół dojrzał do tego stopnia, że każdy z nich ma muzycznie coś do powiedzenia, kompozycyjnie. I wiesz, nowa płyta, która na pewno powstanie, będzie mocno oparta o kompozycje jakby zespołowe, wspólne. To trochę oznacza, że twoja funkcja się trochę redukuje do takiego, sorry, ale na potrzeby tej rozmowy muszę użyć tego słowa, takiego usługodawcy trochę? So, usługodawca to jest takie zbyt takie, wiesz, ostre słowo. Muszę cię prowokować trochę. Tak, tylko może bardziej do takiego producenta wykonawczego i do gościa, który mocno czuwa nad całością, nad brzmieniem całości i nad procesem nagrania. Ty trochę jesteś tym złym policjantem w takim układzie. To się okaże. Zobaczymy co wyjdzie, wiesz. W trakcie temperowania różnych tam pomysłów. No wiesz, jeżeli masz 8 otwartych głów i każda chce coś, wiesz, przemycić, to wyobraź sobie numer, w którym gra 8 instrumentów, do tego jeszcze dochodzą 2 czy 3 wokale i wszyscy robią to naraz, nie? To jest rzecz, którą niestety trzeba brutalnie czasami komuś powiedzieć, że fajnie, ale to na następny numer, nie? Tam ale no wiesz co, no big bandów też się fajnie słucha, nie? I tam jednak tych muzyków zapierdala trochę, często w różne strony. No ale w taką, wiesz, w taką abstrakcyjną stronę, znaczy abstrakcyjną, w taką dziką stronę raczej nie będziemy chcieli iść. Wiesz co, chyba idzie to w stronę jednak większego minimalizmu. Czyli robimy miejsce, jest muzyka, która żyje swoim życiem i opowiada pewną historię, ale żeby dopełnić tą historię, musi być miejsce na wokal. Ja bardzo uważnie słucham tego, co ty do mnie mówisz. I drugi raz użyłeś słowa minimalizm. Czy to jest, czy taka oszczędność w stosowaniu środków, to jest coś, co w pewnym momencie takiego dojrzałego twórcę zaczyna pociągać? Już nie ma konieczności popisywania się, udowadniania, wiesz, jakichś barokowych solówek i w ogóle cudawianki. Teraz chodzi o to, żeby wykorzystać też ciszę jako instrument, na przykład jako kolejny dźwięk, jako, nie wiem, 10. pole na MPC-ce. Dokładnie tak jest, jak mówisz. Tym bardziej patrząc na wcześniejsze produkcje, w których właśnie były, wiesz, w momencie, kiedy dostajesz możliwość masz do dyspozycji taką, wiesz, skalę brzmień i różnorodność instrumentów, to po prostu chcesz wszystko wrzucić. I to było słychać na przykład na Labiryncie Babel, gdzie tam mocno sobie czasami zaszaliliśmy. Tam było gęsto, nie? I to było też wcześniej słychać na moich wcześniejszych produkcjach gdzieś. Powiem ci tak, że to jest tak, jeżeli czasami ilość przykrywa jakość, nie? Więc wedle chyba reguły im mniej, tym więcej, świadomy, dojrzały twórca
w pewnym momencie swojej drogi chyba wybiera tą właśnie drogę świadomej kompozycji i stosowania takich środków, żeby właśnie wyrazić się mniejszą ilością, a dosadniej, albo po prostu trafić w jakiś, wiesz, w jakąś emocję. I to mi też trochę daje, powiem ci, ta muzyka, ta kompozycja poza hip-hopowa, gdzie dostaję pewne wytyczne, gdzieś, wiesz, jest jakaś reklama, powiedzmy, albo jakiś film, czy spot promujący coś, czy jakaś opowieść, czy historia przedstawiona na pewnych emocjach i dostaję wytyczne, jakie emocje mają być, wiesz, muzycznie. Czyta taki brief, to czasami można odlecieć. No, zderzenie jest, już tych chłopakom mówiłem dzisiaj w drodze, że ostatnio dostałem takie zlecenie, gdzie dostałem 10 kawałków jako referencję i tekst typu z tego weź to, z tego 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 to i zrób jedno, ale żeby było w takim klimacie. A wiesz, a tam były numery typu, z jednej strony na przykład był jakiś numer dubstepowy, z drugiej strony był numer łony. Więc wiesz, no jest to dosyć duży rozstrzał, nie? Gdzie wchodzi nagle Harlem Shake, a potem zmienia się to w powiedzmy w jarząbka, nie? Spoko, ale łonę potrafiłbyś posadzić na czymś takim? No, myślę, że łonę to można by było posadzić na na wielu dogodnych instrumentalach i kompozycjach. A to stąd był na przykład taki wybór gości tutaj, żeby ci się z nimi łatwo pracowało, czy żeby się z nimi fajnie pracowało, bo się lubimy, czy jak gdyby oni ci gwarantowali to, że dadzą ci to, czego ty od nich oczekujesz, czy wręcz żądasz, no bo w sumie ty jesteś gospodarzem tej płyty. No, myślę, że wszystko po trochu, ale głównym jakby takim kluczem doboru gości była sprawdzona jakość. Dwa, że większością z tych ludzi gdzieś tam, wiesz, jarałem się od zawsze i od zawsze chciałem coś z nimi zrobić. I trzy, to było to, że w zasadzie wszystkie numery powstały tak, że był telefon, i większość z tych osób mówiła, kurde, robimy to, bo dawno chciałem z tobą zrobić kawałek. Więc może to było, wiesz, może to było przypadkiem, a może tak miało być, że no po prostu tam, gdzie dzwoniłem, tam trafiałem na taki feedback, więc w momencie, kiedy uzbierało się już, nie wiem, tam 12 czy 13 osób, które w ten sposób zareagowały, to uznałem, że wiesz, że... Koniec telefonowania. Tak, tak, tak. Lista jest w pewnym sensie zamknięta i można działać. A wiesz, ja tych ludzi ogólnie bardzo mocno szanuję za dorobek artystyczny i większość, 80% z tych osób znam osobiście i wiesz, szanuję ich za drogę, za drogę muzyczną, na tyle, na ile znam, za drogę życiową, za wiesz, za pewne wybory, których dokonali, za rzeczy, które odmówili, więc po prostu jest to taka, wiesz, trochę rodzinna atmosfera w pewnym sensie, tym bardziej, że wiesz, na płytce też jest parę osób, które są totalnie nieznane. No tak trochę, trochę świecisz reflektorem. Tak, z takich zgliszczy, które uważam, że w tych zgliszczach naprawdę tli się bardzo dużo talentu. I no i wiesz, chociaż taki ukłon w ich stronę, że ktoś mógł ich zauważyć i już dostajemy jakieś znaki, że gdzieś tam komuś przypadły te numery do gustu, ktoś to, wiesz, docenił bardziej i jest to jakoś pchane do przodu, nie? Czyli nie tylko ty będziesz wygrany. No nie, no mam nadzieję, że nie, na pewno nie. Kiedy się widzimy znowu? O Jezu, z płytą producencką. To pewnie szybciej z jakąś inną, nie? Myślę, że tak. Raczej pójdę w stronę epek, bo naprawdę ta płyta zabrała mi sporo zdrowia, mimo wszystko, nie? Mimo wszystko były to, wiesz, dużo telefonów, maili, SMS-ów, gruźb i innych takich tam pierdol. Ale włożenia do lasu nie było. Nie, ale już były takie, wiesz, były takie kurwa zamiary, nie? Z paroma ancymonami. No to zostawmy ancymonów w spokoju. Ja ci życzę powodzonka i chcę się zobaczyć z tobą, nie wiem, powiedzmy w maju? No, myślę, że w maju się zobaczymy. Dobrze celuję? Myślę, że tak. No to do maja. Dzięki. Dzięki.